Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, niedziela wieczorem, słuchajcie. Good evening, buongiorno to dzień, a wieczór nie wiem jak po włosku, no dobrze, nie uczyłem się. Na wstępie chcę wam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, że jest jesień, a tej jesieni jeszcze nie było mnie przed ekranami waszych komputerów. A druga rzecz, że chcę wam wszystkim podziękować i tym z Elbląga, i tym ze Szczecina, i tym z Gdyni, Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, no nie wiem ich skąd, no z całej Polski, za wsparcie. Dziękuję wam serdecznie za wsparcie i proszę o więcej. O co chodzi, bo może nie wszyscy są w temacie. Petycja. Na stronie Popmaster Record Shop jest petycja, którą można wziąć, skopiować i wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na górze jest przed petycją jest adres Urzędu Miejskiego. Pan Maciek Selbląga, dziękuję za dodatkowe słowa dołączone do tej petycji. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem. No dobrze, to na tyle. Jak jeszcze ktoś nie napisał, a nie ma co robić, oprócz tego, że ogląda filmik, to prosiłbym o wysłanie petycji. Po prostu wpisać swoje imię, nazwisko, adres mailowy, datę i miejscowość. I podpisać się na dole imieniem, nazwiskiem. I to chyba wystarczy. Dobrze, słuchajcie, chciałem się z wami pożegnać. Tak się rozpędziłem, że już jeszcze nie zacząłem. Już chciałem się żegnać. Słuchajcie, spotkaliśmy się tej jesieni pierwszy raz, żeby pokazać płyty, które są już w sklepie Popmaster Record Shop. Na początek mamy tutaj trochę polskich, trochę bułgarskich płyt. Później rockowe. Przede wszystkim angielskie, ale polski rock też się znajdzie. Okej, zaczynamy tak jeszcze myślę. Bo jeszcze przed nami, już niebawem, ponad 35 chyba dokładnie nawet, singli Tom Pressu w mintowych stanach z polską muzyką. Bardzo często utwory, które będą na singlach, nie pojawiły się na albumach. Chociażby Republika. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy nie od Republiki, ale od Pet Shop Boys i Aktuali. Album Aktuali, polskie wydanie, Wifon, Polskie Radio i Telewizja. Enigma, Polish, a MGM, Music.pl wydało. Teraz I'm Your Man i Leonard Cohen. To wszystko już w sklepie Popmaster Record Show w Słupsku na Kołłątaja 39, pierwsze piętro. Teraz moment prawdy, może nie, najpierw to zaczniemy. Wszystko albo nic, Milli Vanilli, pierwszy album i ostatni, bo później nastąpił moment prawdy. Moment prawdy The Real Milli Vanilli. To jest The Real Milli Vanilli. O co się rozchodzi? O to się rozchodzi, że na tej płycie mamy zdjęcie tych dwóch panów, którzy występują w teledyskach, na koncertach i tak dalej. A prawda była taka, że ci panowie nie potrafią śpiewać, ale fajnie wyglądają, fajnie się prezentują, to dlaczego mają nie występować? A tak naprawdę ta piątka śpiewała kawałki z tej płyty. Dlatego Milli Vanilli, a to Real Milli Vanilli i chwila prawdy. I okazuje się, że panowie bez talencia, tylko tyle, że fajnie wyglądają. A tak naprawdę to jest prawdziwe Milli Vanilli, które zaśpiewało piosenki na tamtej płycie i na tej. Tam było więcej przebojów jednak niż tutaj. Dobrze, Halina, tańcz dla mnie, tańcz. I Halina, słaba okładeczka, płytka taka sobie, cena jeszcze słabsza. Okej, okay. Edyta Geppert. Och, życie, kocham cię nad życie. Lipiec 86, Opole Grand Prix na festiwalu polskiej piosenki. Co jeszcze mamy? Mental Cat i Manam. I Luciola, dobrze. Kombi już zdaje się dzisiaj poszło, nowy rozdział, 10 zł kosztowało. Okładka słaba, płyta w dużo lepszym stanie. No, w lepszym stanie niż okładka, może nie w dużo. Nie przesadzaj, Andrzej, nie przesadzaj. Kapitan Nemo, jeszcze tylko chwila. Jeszcze tylko chwila i możecie już ją kupować w Słupsku. Jutro, poniedziałek, będzie. Ok, formacja nieżywych schabów, Róże Europy. Krajowa scena muzyczna, Teatr Rozmaitości. 20 maja 1988 roku, Zio, Demono, Giodon, Jerbal. Mniej więcej tacy wykonawcy na tej płytce. Koncercik z Teatru Rozmaitości, tak jak czytałem. No i formacja nieżywych schabów. A gdybym był młotkowym, to co byś powiedziała? Albo a ja palę faję za falą. Takie kawałki się znajdują na tej płytce. Fajna płytka. Jerzy Rybiński, Ulica Marzeń. Deszcz w obcym mieście. Fantastyczny kawałeczek. Ulica Marzeń też. Bardzo fajna płytka. Mintowa okładeczka trochę uszkodzona tutaj. Ale co chodzi o płytę,
Zdaje się, że dzisiaj pierwszy raz grałem ją. To samo dotyczy Bajmu. Okładka nie jest uszkodzona, ale w słabym stanie jest, a płyta mintowa. Także okładka VG, czy nawet VG minus oznaczyłem, a płyta mintowa. Gardenia, to samo, mint na VG plus. A teraz, lecz póki co żyjemy i grupa pod budą, to dużo lepsza okładka, bo już prawie w idealnym stanie. No i płyta to samo. No zaczynamy, ojeny, bułgarskie płyty. Słuchajcie, Madonna, Like a Virgin, Madonna, Kato Dziewa. Proszę bardzo, całkiem inna okładka niż w oryginale. W oryginale wygląda inaczej ten album, okładka tego albumu, ale tutaj już bez zmian. Tak jak oryginał i tak ta kopia bułgarska. Modern Talking, Romance Warriors. Piąty album, the fifth album Modern Talking. Modern Talking, In the Middle of Nowhere. Czwarty album grupy. Modern Talking, Ready for Romance i the third album, trzeci album grupy. Modern Talking, Let's Talk About Love, the second album. I na zakończenie Modern Talking, the first album, Modern Talking, czyli album pod tym samym tytułem, Modern Talking. Dobrze, zostajemy jeszcze na chwilę przy bułgarskich płytach i przede mną Some Hearts Are Diamonds. Niektóre serca są diamentami. Mowa o moim sercu też. Chris Norman, bułgarskie wydanie, Some Hearts Are Diamonds. Blues System, Walking on a Rainbow. I już kończymy, a kończymy panią Sissy Catch. Catch to Catch. Można Sissy Catch, Catch to Catch. Ja bym jednak optował pod tym. I już na zakończenie Welcome to the Heartbreak Hotel i Sissy Catch. I to by było na tyle w tym odcinku, a w następnym co? Rok angielski i polski. Zapraszam was. Trzymajcie się. Hej, do zobaczenia. No i jeszcze raz wam dziękuję za petycję. Dzięki.